Siemanko, witam was bardzo serdecznie, z tej strony znowu ja, jak zwykle, czyli Plastuś. Witam was w następnym odcinku z naszej oczywiście ulubionej gry, czyli Plants vs. Zombies, bo to jest bardzo super duper fajna gra i będziemy sobie w to grać. Zastanawiam, które te mi się najbardziej opłaca wziąć, po prostu to i to. Bo te tutaj to są takie, w sensie, te kolczaste podłoga jest nawet ok. A ten płomień to jest kompletnie bez sensu, jak i tak cały czas teraz używam tego lodowego. To mi się absolutnie w ogóle nie opłaca, bo ten ognisty działa w taki sposób, że tego lodowego zamienia na zwykłego. To pamiętam, jeszcze to jest w ogóle bez sensu. Dla mnie to fajnie było, gdy było coś takiego, że by chłop go zamieniał w taki niebieski lód i to było jeszcze silniejsze, to było w ogóle takie super. Możecie nam napisać w komentarzach, co sądzicie o moim pomyśle. W ogóle ten też ten, ja jakiś czas temu sobie chciałem stworzyć grę, tylko że nie umiem i coś tam próbowałem sobie, jeśli to już było, to było w zeszłym roku. I gówno mi takie wyszło, że to masakra, w sensie ja chciałem zrobić coś typu taki tower defense, w sensie nie coś takiego jak Plants vs. Zombies, tylko nie wiem, czy kojarzy się taką grę jak The Battle Cats. Mi to serio zjem, co za śmieć. Masakra, jak można mi zadać moje miny. Jak ten, o czym ja mówiłem, że ten, czy kojarzycie taką grę jak The Battle Cats? Też się zastanawiałem, czy by jej nie nagrać. Możecie napisać w komentarzach, czy byście chcieli. Też myślałem, żeby zrobić jakąś ankietę i tam wpisać kilka ciekawych według mnie gier i bym zobaczył, na którą było po prostu najwięcej głosów. I to bym zaczął nagrywać sobie. Dobra, siup. Co ja chciałem powiedzieć, bo już zapomniałem, jestem jakiś upośledzony. Dobra, czekajcie, że ten. Zacząłem sobie tworzyć grę. Tylko, że nie miałem pojęcia, jak to zrobić. W sensie, ja to zacząłem po prostu sobie programować w notatniku, tylko nie znam się w ogóle na programowaniu, to robiłem to po prostu z czatem GPT, ale czat GPT też się nie znam na programowaniu, takim gównem mi z tego wyszło, że to jest masakra, w sensie taka gra by mogła przejść, tak jak teraz sobie myślę, jak się patrzę na niektóre gry, które są nawet na Steamie, to myślę, że mogła przejść, gdy była tylko bardziej rozbudowana, ale za każdym takim update'em, co próbowałem wprowadzać do tej gry, to tutaj jakaś rzecz się psuła i potem kilka razy coś tam musiałem robić, coś tam musiałem pisać do tego czatu GPT, on co chwilę coś naprawiał, ale potem od razu coś psuł, więc jakbym miał chcieć stworzyć grę, to albo bym musiał sam się nauczyć poprawnie programować, albo bym musiał mieć kogoś, kto to by za mnie zrobił. Czyli raczej gry nie stworzę, chyba że będę kiedyś sławny, będę bogaty i będę ten, nie wiem co będę jeszcze, i będę mógł zapłacić komuś, bo nie będzie mi szkoda pieniędzy. Teraz możecie zostawić subskrypcję, łapkę w górę, dla YouTube'owego algorytmu, żebym był sławny i bogaty i stworzył w przyszłości grę. To było chyba najbardziej kreatywny sposób na wyżebranie subskrypcji czy łapy w górę, jaki usłyszałem na całym YouTubie. Chociaż pewnie nie, pewnie kiedyś słyszałem lepsze, ale w tym roku jeszcze na pewno
ani ja, ani wy nie słyszeliście lepszego, więc jeśli to oglądasz, nie subskrybujesz mnie, albo nie dało się czapki w górę, to zrób to. I najlepiej tutaj jeszcze dzwoneczek, bo ja chciałem sobie zrobić taki projekt. Można powiedzieć, już zacząłem coś tam kombinować. O kurde, co jest? Chłop mi tu przeskoczył. On grabie czy nie? Nie zabił, masakra. Ten, chciałem sobie zrobić projekt, ale jeszcze nie chcę za dużo zdradzać. W niedalekiej przyszłości, najpewniej za kilka dni, najpewniej w ten weekend, bo ten odcinek, który teraz oglądacie, to wychodzi najprawdopodobniej w poniedziałek, tak mi się wydaje, jak go nagram teraz w dzień. Tak, w poniedziałek. Co ja w ogóle gadam? W poniedziałek ten film wychodzi. Najprawdopodobniej ten film specjalny w moim projekcie wyjdzie w weekend. Albo może nawet troszkę wcześniej, jeszcze nie wiem, ale ten chłop mnie denerwuje. Masakra. Więc zostawcie dzwoneczek, bo to może być nam naprawdę interesujący projekt, zwłaszcza dla takich mniejszych twórców jak ja. W sensie, jeśli jesteś takim mniejszym YouTube'owym twórcą, też masz na przykład 100 subskrypcji, albo może nawet mniej, albo może więcej, też możesz po prostu zostawić dzwoneczek i zobaczyć, że za parę dni wrzucę taki ciekawy odcinek, gdzie po prostu jeśli chciałbym, nie wiem co mogę powiedzieć, tak żebyście nie wiedzieli do końca o co chodzi, ale żebyście mogli się domyślać. Ach, kłaczek. Dobra, nieważne. Mogę powiedzieć, że albo nic nie będę mówić. Po prostu zostawiajcie łapki w górę, subskrypcje, dzwoneczki i wszystko. Koniec, koniec. Blokowaliśmy te wielkie orzechy, ale wątpię, że będę ich używać. Kontynuuję i następne. Po prostu jestem ciekawy, czy to w ogóle było schodzić, bo się przed chwilą spierdziałem. Siup, siup. Co jeszcze? Lilię. Bo tak samo po prostu. I play dalej. To są takie najlepsze roślinki, mi się wydaje, które mam teraz. Ciekawy jestem, czy później coś lepszego jeszcze dostanę. Przynieść. W sensie, jeszcze po tej wodzie to będzie woda plus noc, no to będę musiał znowu używać grzybów i potem był dach już, chyba nie pamiętam, czy było coś przed dachem jeszcze. Wydaje mi się, że raczej nie. To będzie ten dach, to tam lepsze, to tam już nie będzie zamrażaczy, tam będą takie katapulty, bo takie prosto strzelające, to nie będą strzelać w zombiaków, tylko w dach będą strzelać. To jest trochę takie głupie. Się, to jest takie realistyczne, ale trochę denerwujące. Dobra, siup, siup. Siup, siup. Następny zombieczek idzie. O, to mogę tutaj w sumie następną minę postawić. Siup, siup. To jest godzina, mogę zobaczyć. 17. Czyli od teraz za godzinkę będzie mój odcinek. Jestem ciekawy, ile wyświetleń zdobędzie, bo mój ostatni odcinek, który opublikowałem w sobotę, w przedostatnią sobotę, miał właśnie w niedzielę zdobył strasznie dużo wyświetleń. W jeden dzień zdobył ponad 600 wyświetleń, czyli tyle, ile mój kanał zdobył przez cały 2023 rok, więc interesująco. I to jest teraz mój drugi najpopularniejszy odcinek na kanale, więc pokonał moje super popularne tornado w Niemczech, więc masakra.
No, siup, siup. I jako tak sobie radzimy. Nie biegnie ten tyczkarz głupi. A z nim też nie powinno mieć problemu. Siup, tu możemy tego postawić, bo ja nie pamiętam jaki. Nie, on słaby był, dobra. Jest dobrze. Siup, następny tutaj na dole idzie zombiaczek. Jest wszystko dobrze. Siup, siup. Siup. Dobra, siup. Siup, siup. Siup, siup. Dyn, dyn, dyn. Dyn, dyn, dyn. Dyn, dyn, dyn. Dyn, dyn, dyn. Dobra, idź szybciej. Ta gra się troszkę nudna robi. Trzeba więcej słoneczek, żeby ich szybciej zabijać. Dobra. Za chwilę będzie pierwsza, ta większa fala. Jest git, już coraz szybciej ich zabijam. No i ten, jeszcze mogę powiedzieć, jeśli ktoś teraz to ogląda, jeśli masz mały kanał na YouTubie, taki podobny do mojego, albo no to możesz mieć więcej, możesz mieć mniej subskrybentów, wyświetlenie nie jest aż tak ważne, to tak naprawdę po prostu chcesz się rozwijać, napisz po prostu coś w komentarzu. W sumie nie przemyślałem tego, co chcę dalej powiedzieć. Po prostu napisz co coś w komentarzu. Napisz, czy nagrałem fajny film, czy jest interesujący, co powinienem zmienić, czy nie powinienem nic zmieniać, czy jest super duper, nie potrzeba żadnych poprawek. Co zrobiłem dobrze w tym filmie, co bym mógł zrobić lepiej i możesz napisać w jaki sposób to bym mógł według ciebie zrobić lepiej. Ja bardzo chętnie przyjmę taką konstruktywną krytykę. Tak się to chyba nazywa w polskim języku. Bo jestem bardzo ciekawy też, w jaki sposób działa ten algorytm YouTube'a i nie wiem, czy to zależy tylko od algorytmu, czy to w jaki sposób ja się zachowuję na tych filmach też coś mi daje, ale po prostu, bo niektóre moje filmy mają bardzo duże, bardzo fajne wyświetlania, a niektóre nie mają praktycznie żadnych wyświetleń. I też możecie napisać w komentarzu, jeśli coś może o tym wiecie, jeśli chcecie też o tym ze mną porozmawiać, albo z jakimiś innymi ludźmi, co to oglądają, możecie po prostu zrobić konwersację w sekcji komentarzy. Bardzo chętnie zapraszam, bo od komentarzy najprawdopodobniej powinienem mieć większe wyświetlenia. Nie zawsze to tak działa, ale bardzo często to działa, że jeśli ktoś komentuje filmy, to te filmy się po prostu wyświetlają potem większej ilości ludzi, czy komentując po prostu mi można powiedzieć, że po prostu pomagacie w po prostu tworzeniu po prostu dalszego, po prostu super, po prostu ekskluzywny, nie wiem co ja kanał, jak ekskluzywny na wydaniu, po prostu mojego kanału na YouTubie. Jestem jakiś, nie wiem, dziwny. Ja mogę powiedzieć to zdanie w jakichś 5 słowach, a użyłem 30. I 15 z tych słów to było po prostu.
Ale po prostu rozumiecie, po prostu jest, jest takie fajne proste, proste słowo. Po prostu jest takie proste słowo. Takie interesujące, takie fajne słowo. Co ja gadam w ogóle? O dwóch tych delfinków jadą i nie powinni sprawić problemu. Rozumiem tego. Kurde, co jest? Weźcie mi życie. Dzieli mi mojego pipawka. Nie powinien zjeść pipawka, prawda? Tego to zabiłem bez problemu. No tak, jest dobrze. Jest pimpuś w lampuś. Dyn dyn dyn. Dyn dyn dyn. Idziemy na tych tutaj najlepiej, bo to jest strasznie nie wyglądało. Będę mu tutaj jeszcze wysłanić coś. Na koniec. I koniec. Jakaś notatka, zobaczymy jeszcze tylko co to jest. Hello, we heard you were having a pool party. We think that it's fun will be right over. Kontynuuję. Dobra, to dobranoc widzowie.